O tym filmie mówi się z pewnym zdziwieniem polski film queerowy. No i kolejni widzowie, kolejni komentatorzy powtarzają to określenie, więc może zacznijmy od tego, co ono znaczy. Polski film queerowy. Co to jest queer? Popularne ostatnio określenie wiązane z wszystkimi osobami nieheteronormatywnymi, z osobami, które zwykle mieszczą się w gronie literek LGBT, LGBTQ. To q, to jest właśnie queer. Queer to oznacza tak naprawdę inność, wszelką inność, wszelkie niemieszczenie się w regułach takich wytyczonych, podstawowych. Wszystko, co można albo nazwać dziwactwem. Albo bogactwem y, osobowości, zachowań, y, ról społecznych, y, a, a także świadomości, a także tożsamości, a także fantazji, a także umysłowości, a także potrzeb podrze, życiowych. To wszystko łączy się w słowie queer i rzeczywiście film Słoń. Odpowiada tej definicji. Polski film queerowy. To jest, proszę Państwa, film, który otrzymał na festiwalu w Gdyni nagrodę. Główną nagrodę w kategorii filmów mikrobudżetowych. Co to znaczy filmy mikrobudżetowe i w ogóle skąd wzięła, wzięło się to pojęcie? Otóż, no oczywiście, jak Państwo się domyślają, chodzi o niski budżet, o mało pieniędzy przeznaczonych na realizację filmu, ale jednak zaletą tego pomysłu jest to, że skoro mało mamy pieniędzy, to ze pełną świadomością tego, że jest ich mało, podzielmy pomiędzy przede wszystkim debiutantów, po to, żeby oni jednak mogli zrobić film. Ze świadomością, że muszą oszczędzać, że, że muszą tak skroić ten film, żeby się zmieścił w niecałym milionie przeznaczonym, w kilkuset tysiącach przeznaczonych na produkcję ale z kolei te pieniądze y, otrzymują twórcy od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, od PISWu, głównie, bo dokładać się do tego jeszcze mogą niezależni dystrybutorzy, niezależni producenci, co zresztą się dzieje, ale to nie są cały czas duże pieniądze. Więc w tej kategorii tanich filmów debiutanckich, w kategorii y, y, takiego ekonomicznego rygoru y, tworzonego filmu, film Słoń, który rzeczywiście jest filmem debiutanckim i nie tylko dla scenarzysty i reżysera tego filmu, czyli Kamila Krawczyckiego, ale także dla producenta Jakuba Mroza. Czyli to jest rzeczywiście debiut, no i debiut, który zwrócił uwagę jurorów i który został nagrodzony jako najlepszy debiut. To jest o tyle ciekawe, że jednak cały czas znajdujemy się w państwie rządzonym przez PiS, przez partię, która otwarcie walczy z, ze swobodami, z tożsamością LGBT, LGBTQ, czyli z partią, która generalnie nie lubi queeru. Ale jednak Polski Instytut Sztuki Filmowej jest na tyle niezależny i na tyle stara się być sprawiedliwie neutralny, że zgodził się przeznaczyć te fundusze na film i dobrze zrobił ponieważ powstał z tego film udany powstał z tego film ważny i to w różny sposób ważny dla różnych widzów dla większości widzów to jest film ważny bo pokazuje im mało znaną prawdę na temat osób nieheteronormatywnych prawdę wyrażoną nie w rytmie buntu nie w rytmie pretensji nie w rytmie Walki, tylko prawdę wyrażoną w otoczce poezji, prawdę wyrażoną w, w łagodny sposób pozytywny sposób, a nawet optymistyczny sposób. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Mam, tym bardziej, że mamy tutaj głównego bohatera, Bartka, gra go Jan Hrynkiewicz, yy, m, 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 jako chłopaka mieszkającego na wsi, na wsi, na podhalu. Zresztą ważne jest, że Kamil Krawczycki, czyli scenarzysta i reżyser, o czym już mówiłem, pochodzi z Nowego Targu. Czyli on zna tamte rejony i, i zresztą pewnie wiele elementów w tym filmie odnosi się do jego osobistych doświadczeń choćby to, że w młodości został wyautowany to znaczy nie zrobił coming outu tylko przez innych Został wyautowany, czyli nagłośnione zostało to, że jest homoseksualistą. I w ten sposób też o tym dowiedzieli się rodzice z miasta, z plotek, od innych ludzi. I zapytali Kamila, czy to prawda. On wtedy potwierdził. Był wtedy, w czasie, gdy się bardzo zakochał. Takie pierwsze miłości, bardzo romantyczne, ale i bardzo gorące, mają to do siebie, że traci się głowę, i wtedy, i wtedy tylko to jest ważne, i wtedy też człowiek jest odważniejszy. I wtedy też często sprawy stawia się jasno, i tak zrobił Kamil. Więc być może, że te jego wspomnienia w filmie jakoś tu się odbijają. Choć, tak jak powiedziałem, tutaj nie ma do niczego pretensji. Bartek jest. Człowiekiem bardzo pogodnym. On na wsi jest szczęśliwy. Lubi wieś, lubi zwierzęta, lubi jazdę konną, lubi wolność we włosach, która pojawia się, gdy siedzi się w siodle i, i, i pędzi się na koniu poprzez pole, poprzez jakieś ścieżki leśne. Ja przyznam szczerze, że też siedziałem kiedyś w siodle i uczyłem się jazdy konnej, ale się nie nauczyłem, chyba nie jestem do tego stworzony. E ale poczułem, co to znaczy być w siodle na koniu i mieć świadomość możliwości, jakie z tego wynikają, ale zanim te możliwości będą w zasięgu, to trzeba się mocno napracować. No i nie każdy ma i talent, i chęć na ten wysiłek. Bartek miał i w siodle czuje się świetnie, i na wsi czuje się świetnie. I nie zamierza rezygnować z faktu, że dowiedział się o sobie, że jest gejem. Tym bardziej, że we wsi pojawia się chłopak, którego tu dawno nie było, w międzyczasie dorósł Dawid, no i okazuje się, że, że jest atrakcyjnym młodym mężczyzną, którego od razu Bartek zainteresował, a Bartka zainteresował Dawid. I z tego musi się urodzić jakieś uczucie gdzieś. Konie galopują, wieś i góry. Czy Państwu z czymś to się kojarzy? Na przykład z filmem Tajemnica Brockback Mountain, bo mnie się trochę kojarzy. W klimacie. No nie chcę powiedzieć, że to jest film, który możemy porównywać z tajemnicą Brockback Mountain, ale jednak tych dwóch chłopaków, te konie w tle te, te, te góry i natura, i miłość, która czy namiętność, która między nimi pojawia się, z znienacka i prowadzi do konieczności yy, no, podjęcia pewnych życiowych decyzji. To tu, nawet jak to opowiadam Państwu, staram się tak opowiadać, żeby nie zdradzić jednak filmu. No, ale mam wrażenie, że, że, że jeśli w ten sposób yy, yy, wspomnieć o filmie, to właściwie to, co powiedziałem, też pasuje do tajemnicy Brockback Mountain. Tym drugim chłopakiem jest yy, yy, Dawid, czy, grany przez Pawła Tomaszewskiego. Obaj chłopcy, obaj młodzi aktorzy, rzeczywiście wywiązują się z tej roli bardzo dobrze, z tych ról. A ja mam cały czas w pamięci to, co od lat czytałem na temat aktorów i polskich, i wcześniej zagranicznych, amerykańskich, że młodzi aktorzy często boją się zagrać osoby homoseksualne, dlatego, że boją się, że to do nich przylgnie, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości, w życiu są homoseksualni, czy nie, ale po prostu to przylgnie i już nie będą mogli grać heteroseksualnych bohaterów, bo widzowie, dla widzów nie będą wiarygodni, a w każdym razie reżyserzy będą się Obawiali, że nie będą dla widzów wiarygodni. Krótko mówiąc, odpada większa część ról od razu takim aktorom. Takie było przekonanie. Myślę, że dzisiaj już to przekonanie jest nieaktualne, że dziś nie mamy ani takich uprzedzeń, ani takich skojarzeń, ani takiej, takiej lepkiej pamięci. I aktorzy się dzięki temu nie boją i bardzo dobrze, bo powstają, przecież to nie jest już pierwszy polski film na ten temat, że przypomnę, e, e, płynące wieżowce. E, to nie jest pierwszy film i to nie są pierwsze role i, i te role jednak nie określają aktorów i nie zaburzają ich e, kariery. Bardzo dobrze. Na tle chłopaków pojawiają się bardzo ciekawe role pani Przede wszystkim Ewa Skibińska w roli matki Bartka. I naprawdę to jest taka rola nie do końca jednoznaczna, pełna wewnętrznej emocji, ale nie mająca w sobie ani złości, ani, ani ograniczonego umysłu. To, to jest bardzo ważna postać i, i bardzo pięknie zagrana. No i jest postać absolutny brylant w tym filmie, czyli pani Danuta, y, sąsiadka, którą gra Ewa Kolasińska, y, osoba taka trochę magiczna, wprowadzająca właśnie tę nutę poezji do filmu. Wprowadzająca słonia do filmu. No i ja nie powiem Państwu, jak ona to robi, i, i co ten słoń znaczy, i w jakiej chwili się pojawia, i jak on wygląda. Czyli, krótko mówiąc, to ona jest sprawczynią pewnego nazwania sytuacji, i Pokierowania nie wprost decyzjami Bartka. To jest bardzo ważne. Młodym ludziom nie należy mówić, masz zrobić to, nie wolno ci zrobić tego. Mam takie wrażenie, że oni sobie sami wyciągną wnioski, ale dobrze jest im przedstawić różne możliwości, różne ciągi przyczynowo-skutkowe. A także czasem różne wzory. Opowiem w części premium o tym, jak ze mną było, ale to jeszcze chwilę poczekajcie Państwo. To będzie w części premium. Jak zwykle przygotowałem coś osobistego, ale związanego z filmem. Słoń. Polecam Państwu ten film, bo tak jak już opowiedziałem, i jego akcja nie jest banalna, choć zawiera w sobie zestaw różnych klisz. Z filmów przedstawiających bohaterów homoseksualnych, ale, ale to jest zrobione czułą ręką. Ten film jest zrobiony czułą, wrażliwą i młodą ręką. Pozbawioną maniery jakiejkolwiek. To się czuje taką świeżość. I nawet jeśli widać powtarzające się elementy, czy nawet Przypomina się gdzieś z oddali, choćby ta tajemnica Brockback Mountain, to jest to zrobione gdzieś bardzo za mgiełką, niedosłownie i nieprzeszkadzająco. Lektorzy grają w równie świeży i prawdziwy sposób, że nie widzimy tutaj żadnej propagandy, nie widzimy tutaj żadnej pedagogiki, nie widzimy nawet tutaj żadnej publicystyki. To jest bardzo ważne, bo w tego rodzaju filmach zawsze jest jakaś taka podszewka publicystyczna, czyli takie, yy, taka chęć pokierowania nami, co my mamy myśleć na ten temat. A tu w Słoniu tego nie ma. Każdy z Państwa może sobie wyciągnąć swoje wnioski i myśleć, co chce, i wyobrażać sobie, co chce, i każdy sposób interpretacji i rozumienia tej historii jest uzasadniony, jest wiarygodny i jest uprawniony przede wszystkim. To jest piękna cecha tego filmu, i, i, i naprawdę uwierzcie mi Państwo, że ten film daje poczucie komfortu każdemu widzowi niezależnie od jego poglądów. A jednocześnie Zwiększa naszą świadomość sytuacji osób, które określa się właśnie tą nazwą queer. Myślę, że w filmie tak naprawdę chodzi o zrozumienie i akceptację inności, która wprowadza do naszej rzeczywistości, do naszego życia, różnorodność, a różnorodność zawsze jest cechą pozytywną. Myślę, że powinienem już ocenić film. Yy, może najpierw Misa Tybetańska, żeby ocenić uczciwie. Uwaga. Ode mnie 7 na 10. Bo film jest zrobiony sprawnie. I tak może na 6, na 10, a jeszcze jeden punkt ode mnie za tę yy, wrażliwą świeżość, uczciwość nienachalność i niepublicystyczność tego filmu i za okruchy poezji, które tu się znalazły. A teraz będzie część premium, ale najpierw musi być mały gążek, który przejdzie. O, przyszła Kamcia. Co Kamuniu? Chciałabyś wystąpić? Ona taka jest nieśmiała, nie pokazuje się. Jak chcesz, to po prostu właś tutaj i mów, że chcesz. Dobrze? Możesz sobie siedzieć. No więc mały gąszek. Mały. Słyszałeś? Mały gąszek. Teraz się napiję z miedzianego kubka. Trzy łyki. Państwa też zachęcam. Trzy łyki teraz. Czegokolwiek. Jesteśmy już w części premium. No i najpierw obiecana rzecz, która mi się skojarzyła właściwie nie rzecz, o wspomnienie moje. Kiedy, ja nie jestem pewien, czy ja kiedyś tego przy innej okazji nie mówiłem, ale tu bardzo pasuje ta krótka historia, więc ją powtórzę. Otóż kiedy byłem kilkunastoletnim chłopakiem i mój ojciec zorientował się, że interesuje się filmem, to na którąś z okazji urodziny czy imieniny prezentował mi książkę, książkę Zygmunta Kałużyńskiego, pierwszą, jaką dostałem do rąk, pod tytułem Nowa fala zalewa kino. I no, o nowej fali, szczególnie we francuskim filmie, i z bardzo ładną dedykacją. Mianowicie, ojciec powiedział tak: Jeżeli interesujesz się filmem, to powinieneś przeczytać książkę kałużeńskiego, bo uwaga, ten facet pisze inaczej niż wszyscy. Mój ojciec był bardzo mądrym człowiekiem. On mi w ten sposób powiedział, że robienie czegoś inaczej niż wszyscy, bycie innym niż wszyscy, nie jest wadą, tylko zaletą. I jest czymś wartym poznania, chociażby poznania tej postawy. Jestem do dziś wdzięczny, każdego dnia jestem wdzięczny ojcu za tamten prezent i za tamtą dedykację, którą, którą dał mi siły na całe życie. Bo wylał wtedy fundament pod moją mm, pewność siebie i równowagę, gdy wchodziłem na niepewny grunt. To byłoby pierwsze, ale skoro był tak romantycznie, wzruszająco, a nawet może sentymentalnie wspomniałem mojego ojca, to myślę, że dla równowagi powinienem Państwu powiedzieć y, coś z pamiętnika geja w Polsce mojego pamiętnika. Trochę mi jest głupia to powiedzieć przy tym filmie, bo zdaję sobie sprawę, że to co chcę Państwu powiedzieć nie jest poprawne politycznie, ale przede wszystkim nie jest poprawne politycznie wobec osób LGBTQ, które walczą o wolność swojego istnienia, o, o dostęp do równych praw z osobami heteroseksualnymi, o możliwość zawierania małżeństw czy związków partnerskich, o możliwość traktowania na równi w wypadku choroby, pogrzebu itd. Więc krótko mówiąc, jest dużo spraw do załatwienia, takich prawnych, i, i finansowych, i gospodarczych, i etycznych, i, i, i moralnych, i życiowych. Chodzi po prostu o to, żeby, żeby zrównać y, możliwości życiowe i prawa i obowiązki osób heteroseksualnych i osób LGBTQ. Bo pamiętajcie Państwo, że w tym skrócie nie tylko y, osoby homoseksualne się mieszczą. Otóż. Wspominam moją młodość, kiedy nie było takich rozmów i kiedy ta równość nawet nie w PRL-u nie, nie była dyskutowana, bo wydawała się być niemożliwa. I wtedy żyło się podwójnym życiem. To znaczy, było takie oficjalne, w którym o tym nie mówiliśmy, a wręcz udawaliśmy, że, że jesteśmy jak wszyscy. I było takie podziemne życie właśnie gdzie, gdzie się geje spotykali między sobą, na prywatkach, w jakichś lokalach, oglądali inne filmy sprowadzane z Zachodu. Krótko mówiąc, istniało życie towarzyskie, socjalne, grup, tych, które były niejako wykluczone z możliwości eksponowania swoich potrzeb publicznie. I krótko mówiąc to była taka podwójna, podwójna linia, taka trochę schizofreniczna, taki doktor Jekyll, mister Hyde. W ciągu dnia w szkole, w pracy jestem kim innym, a potem wieczorem na spotkaniach towarzyskich pozwalam sobie na bycie kimś innym, na mówienie czegoś innego, na interesowanie się czymś innym. I teraz powiem Państwu rzecz zdumiewającą, kiedy wspominam tamte czasy, to przychodzi mi do głowy, że ja to lubiłem. Że ta podwójność, taka trochę tajemniczość, takie to drugie życie, ten podziemny drugi nurt, który przypominał trochę taką tajemniczą lożę masońską, taką konspirację, miał w sobie mnóstwo romantyzmu i miał w sobie przygodę. I teraz, gdy, gdy widzę to, ta walkę, która posuwa się coraz bardziej, i sam w niej biorę udział, tę walkę o równość. To widzę jednocześnie, jak wyparowuje z tych relacji, owa przygoda, romantyzm, tajemniczość i klimat Loży Masońskiej. I to, co było dawniej tajemnicze, wymagające odwagi, brawury, dziś staje się coraz częściej mieszczańsko-poprawne. I na każdym kroku słyszy się: Nie mów tak, mów tak, bo to jest niegrzecznie, bo y, nie mówi się teraz mężczyzna, tylko osoba przygotowana socjalnie do bycia mężczyzną. Y, 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 zrób tak, bo tu urazisz, tam urazisz. Nie ma w tym żadnej przygody, nie ma w tym żadnej poezji. Jest w tym mieszczańska poprawność. Mówię teraz rzeczy straszne. Sam się boję tego, co mówię ale tak czuję. I nie chcę powiedzieć, że coś jest w tej chwili źle, bo taki jest, taka jest kolej rzeczy, taki, taka, taka jest potrzeba rozwoju społecznego. I na pewno skorzystamy, gdyby, gdyby, gdyby ustanowiono prawo do zawierania związków partnerskich jednopłciowych w Polsce, to Marcin i ja na pewno skorzystamy z tego prawa. A jednak będę wtedy uważał, że poddaliśmy się Takiemu matriksowi heteroseksualnemu, takiemu mieszczańskiemu matriksowi, w, w którym wszystko jest przewidziane, wszystko jest opisane, wszystko jest uznane i wszystko jest sprawdzone i wszystko jest sprawiedliwie. I wszystko można przewidzieć, jak potem będzie. No i Wydaje mi się, że ta przygoda, to bicie serca, gdy wieczorem szło się do parku, kto idzie naprzeciwko, w ciemności, to jest coś, czego się nie zapomina. I to jest coś, co jest niepoprawne. I, i cieszę się, że to przeżyłem. Oh mm -hmm.